Cześć, nazywamy się Nasze Caravan Adventures. Ja jestem Patrycja, a to jest Piotr. Od ponad roku spełniamy nasze marzenia o podróżowaniu kamperem. Oto nasz Benek. Like a thousand times before, can't take this anymore. 'Cause I've been looking for something to change thoughts into motion. Been waiting way too long. Yeah, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for something. Podjechaliśmy zatankować gaz sobie do butli. Jest tutaj dystrybutor LPG. Ale zobaczcie, co jeszcze tutaj się znajduje. Można tutaj sobie psa wykąpać. Albo można sobie wyprać i wysuszyć ciuchy. A to wszystko na stacji benzynowej. Dobra, mam odpowiednią końcówkę do tego. Spoko włożyłam. Teraz zobaczymy, jak to będzie działało. To jest ten stolet. To się chyba tylko tak wkłada, nie? To naciska. No i przykłada teraz. Chyba są jakieś uprawy czegoś. Wszędzie jest wszystko pozakrywane. Może jakieś gandzie. Oranżerie. No, gandzie też są. Gdzie teraz zaraz tu, tak? No. No. Ciekawe, co oni tu uprawiają. Wszystko to ściemniło się, więc jedziemy na miejscówkę, którą znaleźliśmy z Park Fortnite. Jest 7 minut tylko od głównej trasy. Zaraz zobaczymy, jak ona wygląda. Zobaczymy, czy tam będziemy mogli się przespać, ma być parking jakiś przy plaży, więc zobaczymy zaraz, żeby ci było widać. Chciałam pokazać najpierw to, co na zewnątrz, więc nie zostajemy tutaj, jedziemy dalej, chociaż jesteśmy już zmęczeni, ale nie śpimy w miejscach, które nie są chyba godne zaufania. Do tej miejscówki prowadzą takie ulice. Wszędzie kraty, ludzi prawie w ogóle na ulicy nie ma. Powiem szczerze, że uciekamy stąd, bo nie mamy dobrego przeczucia odnośnie tego miejsca. Jak to się mówi, do trzech razy sztuka i wreszcie dojechaliśmy na w miarę przyzwoitą miejscówkę. Jesteśmy jednym z czterech kamperów tutaj. Przede wszystkim jest 8 rano, dojechaliśmy blisko miejscowości Los Banos de Gardas Viejas. Nockę spędziliśmy na tym parkingu. No ale oczywiście miejscówka znalazła się w Park Fortnite. Wczoraj wieczorem już po 22 nie chcieliśmy jechać nigdzie dalej, aby szukać czegoś innego. Parking oświetlony był wieczorem. Myślę, że dzisiaj dojedziemy do jakiejś fajnej plaży, gdzie będziemy mogli spędzić może z 2 dni na totalnym wyczeniu się, bo zwiedzania już mam dosyć. Trzeba jeszcze troszkę poużywać tej Hiszpanii na odpoczywaniu. A najlepsze było wczoraj, zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej, żeby zatankować samochód. Otwieram drzwi, a przede mną olbrzymi kaktus. Nawet na stacji benzynowej kaktusy rosną, wiecie? O, a tutaj jakie ładne roślinki. Tych jeszcze nie widziałam. Tak wygląda, widzę, wejście na plażę. Przez takie wydmy obrośnięte różnego rodzaju trawami i krzewami. Mnóstwo drobnych kamyczków na plaży. Dobra, to idę zjeść śniadanie. I będziemy ruszać dalej. A będziemy się poruszać wybrzeżem,
na wschód, już w stronę północy. To dzisiaj na śniadanie bułeczka i zrobimy pastę jajeczną. Jajeczko ugotowane otwarte. Wzięłam je, starłam, dajemy majonezu, pieprzu, soli i oczywiście majonez winiary, tylko winiary. To nie jest lakowanie produktu. Po prostu lubimy ten najbardziej. Bagietkę wczoraj jeszcze zdążyliśmy na stacji kupić, zanim tu przyjechaliśmy. Także jemy dzisiaj tą bagietkę. I komu w drogę temu czas następuje potem? Postanowiliśmy, że jedziemy jakieś 2-3 godziny. Tak, dzisiaj uciekamy już na jakąś fajną plażę, którą będzie, nie będzie za busy, nie? Tak. I będzie można sobie ładnie spędzić dzionek tam, albo nawet dwa. Mam jeszcze trochę sałaty, ogórka, jakbyś chciał do tego? Smacznego. Smacznego. Dobra. If you can't be by yourself.